Siema wszystkim, dzisiaj w tym klimatycznym miejscu odpowiem na wasze pytania. Zadawaliście je w ostatnim odcinku, naprawdę było bardzo ich dużo. Dziękuję bardzo, wybrałem 10 najlepszych plus 1, to jest takie zakończenie. No i sporo się o mnie dowiecie, o moich planach. No tyle, oglądajcie i zobaczycie. Dobra, zaczynamy. Pierwsze pytanie. Wybrałem takie podstawowe, żeby jakoś rozkręcić fajny ten filmik. Dużo osób jest nowych na kanale, także żebyście się trochę dowiedzieli, kim w ogóle jestem. Dobra. Pierwsze pytanie. Opowiedz o sobie, masz dużo nowych oglądających i ludzi, i ludzie niewiele o tobie wiedzą. No to tak, nazywam się Piotr Pająk. Założyłem swój kanał Podróże Wojownika rok temu. Bardzo dobrze się rozkręca, bardzo jestem z tego zadowolony. Mieszkam w Tajlandii, na Phuket. Wyjechałem w listopadzie 2018 roku, dokładnie wtedy. I była to jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Życie w Tajlandii jest super. Codziennie trenuję, walczę zawodowo w Muay Thai. Wcześniej w Polsce, w Anglii walczyłem w MMA. Po wyjeździe do Tajlandii zmieniłem na Muay Thai, ponieważ no po prostu to jest Tajlandia. To jest Tajlandia i tajski boks jest tam najlepszy, najpopularniejszy. I to jest cała kultura z tym związana, która mi się bardzo podoba. No i sam tajski boks też mi się bardzo spodobał. Zawsze byłem zawodnikiem jiu-jitsu bardziej, bo to była moja taka podstawa, którą naprawdę uwielbiałem. Ale trochę się to zmieniło. Oczywiście po powrocie do Tajlandii teraz też wracam trochę do jiu-jitsu. Będę trenował wszystko po trochę. I tyle. Jestem z Bielska Białej, bo też dużo pytań takich wpadało, skąd jestem dokładnie. Od 9 lat już nie mieszkam w Anglii, w Polsce. Wyjechałem najpierw do Irlandii, później mieszkałem w Anglii. No i aktualnie w Tajlandii. Znaczy aktualnie podróżuję. Od 4 miesięcy jestem w podróży. Po 15 krajach Azji, dokładnie. Byłem w Malezji, na Filipinach, w Japonii, w Korei, w Chinach, w Wietnamie. Wietnam cały przejechałem na motorze. Przez cały miesiąc jechałem praktycznie. Później pojechałem do Laosu, później Tajlandia, Birma, Kambodża. Nie, najpierw Kambodża, później Birma. Gdzie ja byłem następnie? Aha, następnie poleciałem do Indii. Później byłem w Nepalu, w Bangladeszu. Teraz jestem na Sri Lance. A 15 mój kraj, to jest niespodzianka. Sami zobaczycie. I to już niedługo, bo praktycznie w niedzielę przyszłam, już tam lecę. Będzie to zakończenie mojej podróży. No i... tyle. Dobra, tyle chyba wystarczy, no. Więcej chyba nie muszę o sobie opowiadać. Wszystko resztę usłyszycie w pytaniach kolejnych. Drugie pytanie. W klimatycznej miejscówce z tyłu są, nie wiem jak to się mówi, patyki do łowienia ryb. Nie wiem, na tym siadają ludzie ze Sri Lanki, łowią ryby po prostu. Mieszkańcy Sri Lanki, o, tak powiem. Dobra, kolejne pytanie. Ile to wszystko kosztowało? Pieniędzy, czasu poświęconego w planowanie i tak dalej. No to podróż zacząłem planować parę miesięcy wcześniej, zanim wyjechałem. Parę osób już pewnie o tym słyszało wcześniej, inni są nowi, też nie słyszeli. Zacząłem praktycznie 6 miesięcy wcześniej planować wszystko. Miało to być 5 państw. Później poznałem przypadkowe dziewczyny, zmieniło się to w 10 państw. No i finalnie teraz jest 15. Co do całych kosztów, ile to mogło wszystko kosztować? Ciężko powiedzieć. Do Birmy wydałem 20 tysięcy złotych. Później kolejne kraje trochę mnie kosztowały. Około za wszystkie 15 krajów wydam, za podróż po wszystkich 15 krajach, tak muszę powiedzieć, wydam jakieś 35 tysięcy złotych, mniej więcej tak. I będę dokładnie 4 miesiące, 1 tydzień w podróży. Teraz pytanie, które mnie trochę rozśmieszyło, bo... no dobra, przeczytam najpierw. Czy jesteś zadowolony ze swojej podróży, czy nie żałujesz, że się na nią zdecydowałeś? No to tak, jeśli ktokolwiek z was podróżuje dużo, wie jak jest, na pewno są tacy ludzie, na pewno ich jest tu dużo. Każdy wie, że żadnej podróży się nie żałuje. No może jedynie tych nieudanych lub gdzieś, gdzie ktoś was oszukał, nie wyszło tak jak miało.
O, że wtedy są nerwy, ale podróż to podróż. Ja swoją podróż planowałem sam. Dużo rzeczy jest po prostu na spontanie. Jadę od miejsca do miejsca. Wiadomo, zawsze miałem tam jakieś plany lekkie, ale dużo rzeczy po prostu zrobiłem na spontanie. Dużo krajów odwiedziłem, znaczy nie dużo, ale niektóre kraje odwiedziłem takich, których w ogóle nie planowałem. I bardzo dobrze mi to wyszło. Bardzo rozwinęło to mój kanał. Czy żałuję? Nigdy nie będę żałował, na pewno. A, fala mnie podmywa. Nigdy nie będę żałował, bo podróżowanie jest świetne, dlatego każdego z was namawiam do tego. Podróżujcie, na pewno nie pożałujecie, no. Kolejne pytanie. Jakiego sprzętu używasz do kręcenia i montowania? Ile ci to mniej więcej zajmuje? No to mniej więcej tak, no. Wszystko kręcę telefonem. Wiele osób z was o tym wie, niektórzy nie wiedzą, bo ciągle dostaję te pytania, czym kręcę, jak montuję. No, wszystko. Jeżeli ja chcę robić daily vlogi, nie ma nawet najmniejszych szans, żebym robił aparatem, żebym kręcił aparatem, montował na komputerze, w programie. Nie ma szans, na serio. Wszystko kręcę telefonem. Ujęcia mniej więcej takie, jakie później chcę wrzucić. Skręcam wszystko w programie InShot. Bardzo dobry program. Mogę wam śmiało polecić. Bardzo łatwy w użyciu. No i ogólnie jest super. Zresztą jak widzicie, filmiki wchodzą całkiem nieźle. Mój telefon też na pewno dużo robi, bo jest całkiem niezły. Nie wiem, czy już mówiłem. Samsung Galaxy S10. Jestem bardzo zadowolony. Szczerze, już czekam, aż wyjdzie nowy model, bo wiem, że będzie jeszcze lepszy od tego. Ale na tym nie mogę narzekać, naprawdę. Filmy wychodzą ładnie, kolory są ładne. Czasem w nocy mam lekkie problemy, ale to jest tylko telefon. To nie jest profesjonalna cyfrówka, także nie ma się co dziwić. I tak, jestem zadowolony, ludzie też są zadowoleni. Wszyscy są happy. Dobra. Jakie są moje największe osiągnięcia sportowe? No to największym osiągnięciem sportowym na pewno jest Mistrzostwo Świata w MMA. W 2018 roku miałem 3 walki, 3 wygrałem. Pierwsza na punkty, druga przez TKO, trzecia w minutkę, finał przez submission. Udusiłem chłopa. Dostanie się do Fight Clubu Tiger Muay Thai w Tajlandii. Walki zawodowe w Tajlandii. No i co jeszcze? Około 90 do 100 walk w brazylijskim jiu-jitsu mam. No i to chyba na tyle. A i jeszcze wicemistrza Polski miałem też w MMA amatorskim. Skąd pomysł na YouTube? Czy chcę być tylko YouTuberem i chcę być sławny? Dobre. Nie, o sławę mi w ogóle nie chodzi, szczerze mówiąc. Na YouTube'a wpadłem już dawno temu, znaczy przed moim wyjazdem do Tajlandii w 2018. Sorry. Chciałem otworzyć kanał z moją ex-dziewczyną, którą pozdrawiam. Mamy cały czas dobry kontakt. Udostępniam moje filmiki. No, ale to za bardzo nie poszło. Później ona wyjechała. No i przyjechał Borys Majkowski, którego serdecznie pozdrawiam. No i założyłem kanał. No i tak siedzieliśmy. I mówię mu, czy mi może pomóc po prostu ruszyć z tym i tak dalej. Fajna nazwa padła, bardzo mi się spodobała. Pierwszy film poszedł później ze strelki. No i jakoś to poszło. Borys u siebie zareklamował mój kanał. Dobiłem do tych 5 tysięcy pierwszych na kanale. No i później to już jakoś szło. Parę miesięcy miałem bardzo ciężkich później. Przez jakieś 2-3 miesiące w ogóle mi ludzie nie dochodzili, ponieważ mój kanał był ustawiony jako Stany Zjednoczone. Dopiero u Damiana z Ucieczki do Raju kanał też bardzo polecam. Oczywiście kanał Borysa, Borys Majkowski TV też wam polecam. Wbijajcie, zobaczyć. No i u Damiana zobaczyłem filmik, że on miał ustawioną lokalizację Filipiny i że też mu za bardzo nie szło z tymi subami. Wchodzę na swój, patrzę, USA. Mówię, o nie. No i wtedy to zmieniłem. Później zaczęło to jakoś iść. I przed wyjazdem w moją podróż miałem dokładnie 18 tysięcy subskrybentów. Teraz już jest prawie 65 chyba? Nie wiem, nie pamiętam dokładnie. Oby do 100 tysięcy iść srebrnego przycisku. No ale nie robię tego do sławy, naprawdę nie robię. Bardzo to lubię, coraz bardziej podoba mi się kręcenie filmików. Myślę, że coraz lepiej mi wychodzą. Przede wszystkim jestem coraz śmielszy przed kamerą, bo pierwsze filmy, o Jezu, tragedia. Normalnie się wstydziłem odezwać do kamery. A teraz to sami widzicie. Cały czas uśmiech na twarzy, bardzo fajnie mi to wychodzi, pozytywnie. No i tak to będzie wyglądało. Myślę, że nie będę tego zmieniał. Myślałem też nad zainwestowaniem w lepszy sprzęt, ale to wszystko później już kosztuje dużo czasu. Chciałem też tłumaczyć na język angielski te filmy, bo myślę, że taka podróż po Azji fajnie by poszła na świecie.
ale też to są takie koszty tłumaczenia takich filmów, że nie zarabiam jeszcze po prostu tyle na tym, że mi się to opłaciło. Wiadomo, jak dobiję już do większej ilości tych subskrybentów, filmy będą naprawdę miały duże wyświetlenia, zrobię to, ale jeszcze po prostu nie teraz, jeszcze nie na to czas. Kolejne pytanie. Kurde, może trochę wiać, także sorry, bo no wiejecie. Kiedy kolejne podróże wojownika i gdzie? To pytanie się trafia też bardzo często, chociaż odpowiadałem na nie już też bardzo często i bardzo dużo razy. Kolejne podróże wojownika będą prawdopodobnie sierpień, wrzesień. Chyba sierpień, jak się uda. Będą do Ameryki Południowej. Jeżeli kanał naprawdę będzie dobrze się rozrastał, będzie mnie stać na to, żeby zwiedzić też Stany, to od razu zrobię Stany po prostu. Będzie, tylko ta podróż będzie trochę inaczej wyglądała. Nie będę robił sobie żadnych ograniczeń czasowych. Po prostu będę leciał do danego kraju, zwiedzał, zaliczę co mam zaliczyć. Wiecie, Ameryka Południowa. Zobaczę co mam zobaczyć. Dobra, mniejsza z tym. No, odpalę Tindera. No i będę leciał dalej po prostu. Nie tak, że kupię już dużo biletów do przodu. No wiadomo, jak będzie taki kraj, w którym będę musiał mieć bilet na wylot, żeby tam wjechać, żeby dostać wizę, no to będę to robił, ale będę się starał, żeby tak nie było. Ameryka Południowa zawsze mi się marzyła. Teraz mam większą możliwość, żeby to zrobić, ponieważ zarabiam już coś na YouTubie, będzie z czasem coraz lepiej, w ciągu kolejnego pół roku na pewno się to fajnie rozwinie jeszcze. No i będziecie mieli co oglądać, na pewno. Kolejna podróż to będzie już, myślę, że około pół roku, może trochę więcej. Czas pokaże. Kolejne pytanie, które też padło bardzo dużo razy. Czy jeżeli dostałbym ofertę od takiej organizacji, na przykład jak Fame MMA, czy bardziej frykowej, czy przyjąłbym, czy bym ją przyjął po prostu i pojechał zawalczyć do Polski? Dla pieniędzy bym przyjął. Prosta odpowiedź. Ponieważ te pieniądze mógłbym wykorzystać na podróżowanie, zwiedzanie świata, no i żeby zainwestować więcej w moją karierę sportową. O, po prostu tak. No powiem, trzeba przyznać, że ta organizacja tak naprawdę najwięcej płaci pieniędzy. Nie żałują pieniędzy zawodnikom. Znaczy zawodnikom. No zawodnikom, no. Skoro ktoś idzie walczyć, no to zawodnikom, no. No jest to taka freakowa gala, bo jest, każdy o tym wie. Ale gdzie by mi tyle zapłacili, co tam? Myślę, że nigdzie. A z racji tego, że no jakby nie patrzeć, to kanał staje się coraz bardziej popularny. Jestem kojarzony właśnie z podróżami, z YouTube'em, ze sztukami walki. No to myślę, że taka propozycja niedługo wejdzie. No, zobaczymy. Z kim bym tam chciał zawalczyć? Szczerze nie wiem, nie znam tam za wielu ludzi. Nie wiem, kto co potrafi. Naprawdę, nie mam pojęcia co do tego. Kolejne pytanie będzie tak. Twoja najgroźniejsza sytuacja w podróży oraz najlepsza chwila, najlepszy kraj do podróżowania i najgorszy dla początkujących. No to po kolei. Najgroźniejsza sytuacja w podróży, no to w Indiach, na tej dzielnicy, gdzie tam pracowały dziewczyny. To było mega dziwne i cały Bangladesz był mega dziwny. Najlepsza chwila? Dużo było takich, naprawdę, no ale bardzo dobrze wspominam most w Laosie. Oj, było wesoło, serio. Dodatkowo lot w Himalaje też był super. Nie, było naprawdę mega dużo fajnych chwil. Bardzo, bardzo dużo. Najlepszy kraj do podróżowania? Cała Azja ogólnie jest, praktycznie cała Azja jest spoko. Najgorszym zdecydowanie był Bangladesz dla początkujących podróżników. Nie polecam tego robić, bo no jednak tam trzeba mieć już jakieś doświadczenie trochę, żeby to ogarnąć wszystko. Kurczę, najlepszy? Szczerze nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie, który by był najlepszy dla podróży. Dużo jest takich. Wietnam był łatwy, Tajlandia, Laos, dużo. Ostatnie pytanie. Kanał zdecydowanie rośnie w siłę. Czy myślisz, że mógłbyś się zająć podróżowaniem tylko i zrezygnować z Tajlandii i treningu? Nie. Oczywiście nie. Dla mnie YouTube to jest dodatek. Ja jestem sportowcem, jestem zawodnikiem i to jest moje życie. Od wielu lat to robię i będę jeszcze wiele lat to robił na pewno.
To jest moja życiowa pasja i tak naprawdę droga od 8 lat, którą podążam. Było wiele wzniesień i wiele upadków, ale robię to cały czas. I myślę, że każdy sportowiec tak powinien mieć, a nie, że na przykład coś przegrają i rezygnują już. Tak to nie wygląda. No. Jeżeli ktoś obiera taką drogę za swoją życiową, czy wygra, czy przegra, trzeba walczyć cały czas. Czasem się ma po prostu mieć szczęścia. I zdecydowanie nie zrezygnowałbym. Na pewno chcę połączyć podróże razem ze sportami walki, tak jak robię to teraz, jak prowadzę kanał Podróże Wojownika. W ostatnim czasie trochę mniej było tych treningów na moim kanale. Wiadomo, jeżeli ktoś podróżuje, naprawdę wie i zdaje sobie sprawę z tego, jak ciężko jest to połączyć ze sobą, ponieważ są miejsca, w których to jest niemożliwe po prostu. Nie ma po prostu warunków do trenowania. No ciężko powiedzieć teraz, no. W Bangladeszu nie było, w Indiach nie było, na Sri Lance jestem, też nie ma. Tam, gdzie miałem okazję, trenowałem. Wrócę do Tajlandii za 2 tygodnie i zaczynam swój obóz przygotowawczy do następnej walki. Czas na podsumowanie. Chciałem nagrać z pięknym zachodem słońca. Niestety, są chmury. Nie pykło. Co z kanałem po powrocie do Tajlandii? Czy będą dalej daily vlogi? No to na początku na pewno. Będę się starał dociągnąć miesiąc, dwa, na pewno, żeby były daily vlogi. Mam wiele odcinków na kanale, które mają po prostu mało wyświetleń. Takie i filmy są bardzo, bardzo słabe, sam o tym wiem, no bo to były moje początki. Dlatego teraz po prostu wrócę na Phuket. Będę robił podobne odcinki, żebyście zobaczyli, jaką piękną wyspą jest Phuket, bo naprawdę jest przepiękną. Po zwiedzeniu tylu krajów Azji, Phuket dla mnie jest numerem jeden. Nie wyprowadziłbym, znaczy jeżeli będę kiedyś musiał, no to dobra, to się wyprowadzę. Ale na razie nie. Na Phuket mi się najbardziej podoba. Super treningi, plaże piękne, ludzie. Jest taka cywilizacja, no. Phuket jest bardzo dobrze rozwinięte. Nie będzie nudno, na pewno nie będzie nudno. Jeżeli skończę z daily vlogami, zajmę się wtedy filmikami jakimiś tematycznymi, takie, nie wiem, 2-3 w tygodniu, żeby cały czas się coś działo na kanale, żebyście o mnie nie zapomnieli, bo zależy mi, żeby jak najlepiej rozwinąć ten kanał, bo widzę w nim duży potencjał po prostu. No i mi się to podoba, a to jest najważniejsze. Jak ktoś robi to, co mu się podoba, co lubi, to zawsze dobrze wychodzi, pamiętajcie. Dobra, dziękuję za kolejny wspaniały odcinek z pięknego miasta, z pięknego miejsca, z pięknej wyspy, Sri Lanka. Dziękuję, że oglądaliście. Będę jeszcze tutaj przez tydzień, postaram wam się pokazać z jak najpiękniejszej strony tą wyspę, ponieważ ostatnio oglądaliście same takie złe rzeczy prawie, śmieci i no i zresztą wiecie, ale takie odcinki miały naprawdę dużą ilość wyświetleń i to mnie dziwi, że ludzie bardziej wolą oglądać to niż piękne miejsca. No ale tak niestety jest, no. Już trzeba się do tego przyzwyczaić. Dobra, dziękuję bardzo, pozdrawiam, do następnego.